Księża dekanatu lwowskiego spędzili dzień skupienia w cieniu świętego papieża. Spotkanie odbyło się 30 kwietnia na parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie. Razem z administratorem parafii, księdzem Łukaszem Leśniakiem, duchowni koncelebrowali wspólną Eucharystię. Kazanie wygłosił ojciec duchowny dekanatu lwowskiego, kapucyn, ojciec Kazimierz Guzik. Przed Najświętszym Sakramentem kapłani wspólnie modlili się także o nadzieję dla narodu ukraińskiego, o siłę i zwycięstwo dla naszego kraju. Po wspólnej modlitwie księża omówili sytuację duszpasterską w parafiach dekanatu lwowskiego, a także zaplanowali przyszłe wspólne inicjatywy ewangelizacyjne. Kwestia właśnie naszego księdza Krzysztofa, on jest w kościele katolickim. Mnie denerwowała jakby transmisja, na przykład z Jasnej Góry, to oni się biedni nie są, ale i przewodniczący miał, że księży z tyłu już było bez obrady, nie? Od 7 miesięcy.